Witam serdecznie. Dziś zaczynamy nowy cykl wywiadów w Multi TV. 5 minut, bo e, tak ten program będzie się nazywał, to jak sama nazwa wskazuje bardzo krótkie, dynamiczne e, wywiady, w których nasz gość w tym rzeczonym czasie 5 minut będzie musiał się zmieścić w odpowiedzią pytań. W zależności od czasu 1, 2 bądź trzy. Tutaj dostosujemy się do naszego gościa. W pierwszym odcinku naszej nowej serii gościmy byłego prezydenta Płocka, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka, Wojciecha Hetkowskiego. Witam serdecznie. Dziś spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o nowym i chyba ważnym, ważnej zmianie w Płocku, czyli porozmawiamy o nowej polityce parkowania w Płocku, w której pojawia się, pojawiają się płatne strefy parkowania. Podejrzewam, że będzie to temat numer, numer jeden zbliżającej się sesji Rady Miasta, która już w najbliższy wtorek. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia tą nową politykę parkowania w Płocku? A ja startuję zegar. Zacznę tak, że od takiego aspektu historycznego. Niedawno jedna z polskich gazet yy przedrukowała artykuł z początku lat z początku wieku, XX wieku, gdzie już wtedy problem natężenia ruchu w płocku i niedogodności z tym związanych był mocno podnoszony, a my rozmawialiśmy wtedy o, o ruchu konnym. Jak jest w Płocku, wszyscy widzimy, praktycznie rzecz biorąc, nie ma możliwości zaparkowania w tych miejscach, do które są naj Częściej odwiedzany przez to Samochody blokują to, od, powiedzmy, w godzinach pracy ludzi, którzy tam pracują. Zatem dla pracowników instytucji, znajdujących się w płatnej strefie, będzie to oczywiście niedogodność. Mm -hmm. Musi... Ale dla wszystkich pozostałych płotrzan uważam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie. Choć na początku pewnie każdy będzie sobie tam przeliczał te 2 złote, 3 zł, 5 zł, w zależności od. Od tego, jak długo będzie się chciał zatrzymywać, ale to jest adresowane do osób, które mają, się sprawę i odjeżdżają. Mhm. A Pana prywatna opinia. Myśli Pan, że takie płatne strefy parkowania w centrum są potrzebne? To znaczy, powiem tak, że w większości miast na świecie takie lub podobne rozwiązania istnieją. Ktoś powiedział, nie, nie dokonujmy porównań, zatem ja nie będę dokonywał porównań do konkretnego miasta, tylko pokażę przykład Krakowa, gdzie na przykład coś takiego doskonale funkcjonuje. I podam przykład Lipna i Płońska, a więc jakby dwóch skrajnych przeciwności, gdzie także w miejscach najważniejszych są, są parkingi płatne, wymuszające rotacje. Zatem uważam, że jest to potrzebne, bo funkcjonuje dobrze na całym świecie. Chciałbym również powiedzieć, żeby tak troszeczkę wybiec naprzeciw pewnie wypowiedziom różnego rodzaju populistów, że nie uderzamy tu w ludzi biednych. Tak mi się przynajmniej wydaje. No właśnie, bo to jest, może być jeden z głównych kontrargumentów, czyli ratusz szukający oszczędności na, na podczanach. Nie, nie. Tu akurat ratusz w pierwszym okresie na pewno będzie ponosił spore wydatki, bo musi przygotować bardzo profesjonalnie cały ten, cały ten system, a potem przychody z, z parkingu będą zupełnie śladowe, nie mające, nie mające żadnego znaczenia. One służą tylko i wyłącznie poprawie bezpieczeństwa ruchu, komfortu ludzi korzystających y, z instytucji oraz z, z różnego rodzaju no, chociażby sklepów. Y, nie chodzi tu naprawdę o to, żeby ludziom zabierać pieniądze, bo nie są to pieniądze takiego rzędów dla budżetu miasta płock, na warto byłoby się pochylać, a pewnie, a pewnie niebezpieczeństwo dla podejmującego to decyzję pana prezydenta Andrzeja Nowakowskiego byłoby nie warte tych pieniędzy. Ja wiem, że na początku przeciwko nim będą wytoczone ciężkie działa, że o to właśnie sięga, po, do, sięga do kieszeni, do kieszeni płosk. Nie ma wyjścia. Naprawdę, analizy wszystkie, które czytałem, dotyczące nie tylko Płocka, pokazują, że żadne miasto nie nadąży za budową parkingów w stosunku do przybywającej liczby w stosunku do przebywającej liczby samochodów. Przykłady zachodów widać wyraźnie. Całe miasta, całe środki miast wyłączone praktycznie rzecz, rzecz biorąc z ruchu i ludzie sobie dają. Musimy się przyzwyczaić do tego. Ja też strasznie wygodny. Też kupuję tylko w tych miejscach, gdzie mogę bezpiecznie podjechać, zatrzymać samochód, wyjść kupić i odjechać. Natomiast, natomiast yy... Ta wygoda jest pozorna, bo żeby znaleźć to miejsce, muszę często stracić więcej czasu, niż zajmuje mi załatwianie sprawy bądź, bądź skorzystanie z tego sklepu. I razem, te dwa złote, pewnie spalimy, szukając miejsca. Nie, no tak, y tak. Wchodzi tu jeszcze aspekt oczywiście ekologiczny. Y wchodzi tutaj y chociażby to, że, być, że wreszcie być może y sklepy w środku miasta zaczną, zaczną żyć, bo wygoda ludzi skłania dzisiaj nas wszystkich, żebyśmy pojechali gdzie indziej, tam gdzie będziemy mogli, gdzie będziemy mogli parkować. Została nam minuta i może... Jeszcze jedna mhm. historia oczywiście oprócz tego to zostanie uporządkowane w taki sposób, że ilość miejsc parkingowych się oczywiście zwiększy. Zostaną dokonane pewne pewne reorganizacje ruchu, chociażby jest koncepcja, żeby ulice, żeby wprowadzić ulicę jednokierunkowe, ulice Gradowskiego i ulicę Misjonarską po to, żeby wydzielić dodatkowe miejsca parkingowe. Oczywiście miasto myśli nadal o budowie nowych parkingów, zakładając pewne cele opisane zresztą w, w projekcie uchwały dla różnych stref, ale są to strasznie kosztowne rzeczy i nieadekwatne do potrzeb Mieszkańców budując parking wielopoziomowy. Nie, nie zbudujemy kilkudziesięciu innych rzeczy i nie zaspokoi im ważniejszych potrzeb mieszkań. Zostało nam kilka sekund, więc zapytam tylko, będzie burzliwa dyskusja na sesji? Oczywiście, no bo dyskusja burzliwa jest zawsze, biorąc pod uwagę to, że istnieje opozycja, która wykorzystuje każdą okazję, żeby, żeby zaatakować, istnieją ludzie, którzy jakby popierają pomysły prezydenta. Dziękuję bardzo. Rozmowę. W tym momencie właśnie minęło. Pięć minut.